Dobra, Tymonku, witam Cię serdecznie. Słuchaj. Taki przyjemny dzisiaj temat do pogadania, mam wrażenie. Taki, który. Ale jakże po potrzebny. Jak gdy potrzebny, ale yy, taki nieodłączny, można powiedzieć, który towarzyszy nam na, na co dzień. Ty czy każdego. Dokładnie, chodzi o, o sen. Tak? O sen, który pełni bardzo kluczową rolę w naszym życiu. Jak się ostatnio zastanawiałem, pomyślałem: kurczę, na sen poświęcamy prawie jedną trzecią naszego życia. No. no. I w sensie mało się o nim gada, nie? Takie mam wrażenie, że wiesz, wyobraź sobie, idziesz do znajomego, no nie gadasz o tym, jak wiesz, yy, gadasz w ogóle o tym, jak, jak co, co ostatnio na przykład robiłeś, nie? Masz coś takiego. Mm. A nie gadasz o tym, co robisz 33% swojego swojego życia, nie? To jest, to jest ciekawe, to jest taki pomijany temat trochę mam wrażenie. No ale dobra, słuchaj, Tymek, <grym> yy, chciałem właśnie zapytać Ciebie, Jakie ty masz? W ogóle, ty się wyspałeś. Dzisiaj? Więc, tak, szczerze. nie jest źle. Nie, jest źle. nie jest źle? Tak? No ja dzisiaj, kurczę, cztery <laughs> godzinki spane i czu, czułem, że, że, w, że w którymś momencie kryzysowym to musiałem się czymś pomóc. Na szczęście, jak tu dotarłem, kawusia pomogła. No, dobra, no. Same. Słuchaj, a chciałem się w ogóle tak zapytać, jakie ty masz takie sposoby, żeby, żeby zasnąć? Żeby zasnąć? Tak. Co, co ty robisz? No, mam rytuał, no rytuały no, są ok, ważne. swój rytuał, oh, o no, Tak wstępie, pokrótce. O, no, po prostu jakieś tam pół godziny przed spaniem, po prostu bardzo idę ciepły prysznic sobie wziąć wieczorkiem. Mm -hmm. To już tak wprowadza mój umysł, żeby zaraz idę spać. Wpierz sypialnie, rozciągam, się, też, jakby relaksuję. No i kładę się spać, proste. Mm -hmm. Ale pamiętasz o odkładaniu telefonu? No, no, tak, jak już idę, jak odkładam telefon przed, przed tym, jak idę wziąć prysznic, i potem e, jedyne potem, po co sięgam telefon, to chwilę przed swaniem, żeby ustalić na butik mm -hmm. Jakby liczę sobie, ja tam muszę mniej więcej spać, bo tam słyszałeś pewnie o cyklach godzinnych Tak. Żeby tam sobie mnożyć, to mnożę to i tam mniej więcej nie wychodzi, albo o których po prostu muszę wstać, żeby mm -hmm. tam się ogarnąć z rana, i tak dalej. Nie, wiem, ja ostatnio zauważyłem, że kurczę jednak. Traktuję telefon, właśnie to jest błędy, bo powinienem traktować właśnie książkę jako taki mój środek usypiający, mhm. nie? Że na przykład, bo, bo czytałem, że takie dwa najszybsze sposoby na, za, za, tego na zaśnięcie to jest albo e, branie książki mhm. i czytanie aż do momentu, kiedy ci się powieki zamkną, mhm. albo e, jak rozbudujesz kre kreatywność, tak? Myślisz o dużej ilości, właśnie może inaczej, nie o dużej ilości rzeczy, które dotyczą twojego życia, mhm. tylko takich rzeczy abstrakcyjnych, żeby tylko zmęczyć szare komórki. A to jakiś przykład. No na przykład, nie wiem, w sensie hmm, myślisz o jakimś. Nawet o, masz znajomym jakiś projekt do zrobienia, hmm. ale próbujesz takich masz. Chcesz wrzucić do głowy takich parę paru abstrakcyjnych pomysłów. A na przykład o, albo jak się rozmarzysz o czymś. To, to, to jest też taki sposób, żeby właśnie rozruszać twój swoją to, kreatywność, to nie? To trochę pobudza, ekscytuje, więc nie wiem, czy aż takie ty Ale dobre wiesz, co do ekscytuje? Dobrze, ale, ale e, usypia szare komórki, męczy je. I to jest bardzo pomocne, kiedy chcesz, właśnie, zasnąć. No nie wiem. Sobie. No tak, tak, tak wyczytałem, taki, taki fanfakt trochę. No akurat no, ja, ja staram się teraz częściej e, brać ten sposób z książką, mhm. ale no, no tak wyczytałem, ciekawiej to brzmi. W sensie tak. Prawda, prawda, no. Prawda. Dobra, chciałem tak po powiedzieć, yy, poruszyć ten temat, czemu w ogóle warto spać? Czemu, czemu yy, warto poświęcać 8 godzin swojego życia dziennie na, na spanie? No oprócz tego, że to nam jest potrzebne i tam no, każdy chyba jak się wyśpi to się czuje świetnie, no to jest mm. chyba po prostu <laughs> prawda, fakt, więc... No nie wiem, no na pewno odbudowuje organizm, wzmacnia go też tam, hormon wzrostu się wyzwala szybciej. Osiem razy szybciej, Prawda, no, prawda. Zaprawdę... E, kortyzol tam, hormony się tam e, regulują, mm -hmm. wytwarzają. Tak, to... kortyzol właśnie, no zmniejsza się jego stężenie, e, a zwiększa właśnie melatoniny, tak? To są takie... No są dwa przeciwstawne właśnie hormony, tak? Że właśnie kortyzol spada, melatonina, kortyzol która... Kortyzol to jest stre... y, hormon stresu. Hormon, hormon stresu, tak? A melatonina w godzinach od 21 do 7 właśnie w sensie. wyzwala to w nas jest, ten To ten jest ta granica, nie? 21, tak, to jest taka granica... Tak, to jest granica, której trzeba pamiętać, że odstawić takie wszystkie, można powiedzieć, y, wyczerpujące czynności. Nie wiem, wiesz, bo to jest w sumie takie, taki temat trochę... Mm, woda. Temat woda, <laughs> temat rzeka, ale... No jakby każdy robi coś według swojego upodobania, albo każdy ma swoje rytuały, tak? Mm. Na przykład dla niektórych mówi się na przykład o poćwiczmy rano, tak? Ćwiczenia mm. cię rozbudzą. A dla niektórych na przykład, ostatnio dla mnie, mm. tak zauważyłem, że właśnie jak sobie poćwiczę wieczorem, to to mnie usypia bardziej. Że jakby jesteś taki zmęczony, tak, zmęczony i taki no. satysfakcjonowany powiedzmy, tak. że teraz mogę już sobie pójść spać. No, w sensie właśnie nie, cię, no. nie wiem, czy to jest dobre, jeżeli masz w sumie taki wysoki poziom dopaminy po ćwiczeniach mm. i idziesz yy, się kłaść. Wiesz co, Więc... jakby... To, to działa już, wiesz, jakby indywidualnie dla każdego organizmu, no. Prawda, powiem Ci tak, jak zaczynałem jakby moją przygodę z ćwiczeniami, to też ćwiczyłem wieczorem, bo rano się nie mogłem zmobilizować, tak. a wieczorem jakby Wiesz, taki rytuał, że po prostu wieczorem ćwiczę idę ogarn no, i da się wykąpać. Ale rano jesteś taki przemęczony, nieprzeważnie, nie przeważnie. No, nie masz, nie masz takiej motywacji. Tak, pod tym brałem, to jakby tak na to patrzyłem. Mm -hmm. Teraz inaczej patrzę, ale mówię mówisz, jakby rozumiem się, że dlaczego te ćwiczenia wieczorem? Tak. To coś w sobie ma. Ma, to, to jest to takie łatwiej ma. do tego, łatwiej to zacząć po prostu, nie? Wieczorem. No, Łatwo. Ja teraz, tak. teraz zmieniłem zdanie, no. ale kiedyś tak było. No, to jest było, kwestia no. nawyku, no. A właśnie przypomniałam się w ogóle jedna rzecz. Czy Twoim zdaniem, hmm. jak masz takie, idziesz spać, masz to uczucie pójścia spać. Hmm. I czy Twoim zdaniem właśnie lepiej jest zostawić sprawy, które cię męczą hmm. na później, na kolejny dzień, czy... Bo ogólnie jest taki sposób właśnie, żeby szybciej zasnąć, żeby oczyścić swój omysł, żeby się zrelaksować. Tak, tak, tak. Ale co jeśli masz takie cięż, jakby ciężkie sprawy do rozwiązania z tyłu głowy? Co zrobisz w takich sytuacjach? Jak sobie radzisz? Nie, jak ja mam ciężkie sprawy do... tak. w mojej głowie? Czyli rozwiązać do... przed spaniem, czy poczekać, czy, czy wymusić relaks w umyśle i zająć się nimi na przyszłość? dzień? co, ja praktykuję taki sposób, że jak mam coś ważnego, do zrobienia, czy to, staram się to zrobić przed spaniem, ale jeżeli wiem, że na przykład nie z, jakby, że mi to długo zajmie, że, e, że jakby to będzie kosztować, że to jakby koszt alternatywny będzie mój, moim snem, to zapisuję te sprawy tak. i po prostu zajmuję się nimi następnego dnia, z rana, mhm. bo tak łatwiej jest dla mnie przynajmniej. Tak. I myślę, że dla większości osób jak będą to praktykować, będzie mi łatwiej po prostu, bo zapisywanie działa jak taki jakby no przesyłanie tych myśli, że jakby nie musisz o nich pamiętać i nie musisz mm -hmm. o nich myśleć, bo tu sobie je zobaczysz, sobie o nich przypomnisz, że no tak. o, o nich pomyślisz. No właśnie, bo jak czasami ja na przykład za dużo myślę o takich sprawach, właśnie w momencie, kiedy chcę się położyć, a jakby przez to, że one są tak kluczowe dla mojego mhm. życia, mm -hmm. na, czasami na przykład niektóre, tak wiem, że e, będę widział ich efekt następnego dnia i wolę je przemyśleć akurat w, e, w momencie, kiedy mam na to większy, więcej czasu, to to mnie kurczę właśnie nie męczy, nie, nie męczy moich szarych mm -hmm. komórek, tylko powoduje, że ja... Cały czas chcę leżeć jeszcze w łóżku i, i myśleć tak długo, aż znajdę rozwiązanie jakieś. Hmm. Więc to, to jest to, to jest taki właśnie temat, który, który. Chciałem właśnie poruszyć, bo byłem ciekawy, jak sobie ty z tym, ty z tym radzisz. Bo... Wiesz co, też, też mam takie, jakby, też mi się tak zdarzyło, że jakby myślałem o takich rzeczach i jakby zasypiałem w, jakby podczas myślenia. Tak. No, the, the, the... Też, też jest taka możliwość, nie? ale mi to, mi to ostatnio bardzo rzadko u mnie, u mnie zachodzi. Nie? To mu... Właśnie muszę doczekać dopiero aż do momentu, kiedy dopiąłem wszystko na ostatni guzik, mam plan, mogę iść spać. No i się nie wysypiasz. Co? No i się nie wysypiam, właśnie, gdzieś 4 godzinki na przykład. No, ale dobra, czemu należy spać? tak wspomnieliśmy, hormon wzrostu, jedno, mamy, tak? tak? Jeszcze warto wspomnieć. Regulacja hormonu, tam regulacja Kortyzole. Tak, melatonina, e, kortyzol, no i właśnie y, kolejną taką rzeczą jest selekcja danych. Tak wyczytałem, że Seleksja danych. mózg y, ma tyle informacji w sobie, że traktuje moment snu jako, jako taką swoistą segregację. Odrzuca te myśli zbędne, które są niepotrzebne, a zapisuje bardziej te, które są kluczowe. Dla... A jakie to jest fascynujące, nie? No, że mózg sam tu jakby... Ile się procesów dzieje, no, nie? Ale że sam jakby... Odrzuca te. Tak. Sam sobie jest, A, te są niepotrzebne, te są potrzebne. Ale niezależnie od ciebie, bo ty w tym czasie jesteś zajęty... No, podsiadam je, tak. no, Ty w tym czasie odpoczywasz na twój mózg, jednak w jakimś stopniu pracuje. Nie? Mm. Czyli. No, to, akurat Ale dla mnie to jest fascynujące. Też że wtedy lepiej pamięta. Chyba pamięta wtedy. Mózg zapamiętuje tak, dużo tak, rzeczy tak, podczas. Tak. No. no, bo zwolniło się miejsce, nie? Brawo, brawo. Zwolniło się miejsce, może więcej zapamiętać. No i jeszcze jedna taka e, rzecz to. W godzinach od 23 do 1 mhm. masz. Lepszy przypływ, największy przypływ witamin A, C i E. Tak? Czyli na przykład witamina, witamina A, odpowiedzialna za wzrok, przy... tak, mm -hmm. i za, 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 za wzrost też. No to taki moment na, na takie, można powiedzieć, mm, jak to by przyswajanie? przyswajanie przyswajanie. Lepsze przyswajanie witamin przez, przez organizm. Mm -hmm. 23. To no. może te witaminy to wieczorem bać, brać, a nie rano. Nie wiem, ja by rano schować. No, coś... to tylko właśnie, no nie wiem, może. może no, nie wiem, jakie to by miało co, znaczenie. Sp spróbuję, spróbuję, chodź. Spróbuję wieczorem. Takie, po warto brał... poeksperymentować czasami, mam no? wrażenie. Spróbuję, kurde, brać tak, wieczorem. Spróbuję. No? Jestem ciekawy mojego samopoczucia rano. Jak bym się czuł. Ej, ale to może naprawdę mieć duże znaczenie. Tak. No, że, że czujesz się już taki może bardziej nawet ożywiony, że, że, że organizm został więcej witaminy. no, no za no, tydzień do tak. tego No, no, no możemy to poruszyć w na następnym no, odcinku. Dobra. No. No, no. Jeszcze ostatni taki, ostatnią taką rzecz, bo chciałem też poruszyć skutki niewyspania. I to jeszcze jeszcze takich właśnie rzeczy dość kluczowych. No, skierowane tu też może być do młodego pokolenia, tak które Rówieśników naszych Które lubią czasami poimprezować Że właśnie w śnie Jest moment Kiedy, no moment największej detoksykacji Organizmu Najwięcej, Najbardziej intensywnie wtedy wątroba pracuje Tego nie wiedziałem Taką ciekawostkę Taką ciekawostkę czytałeś? No dobra, Tymek, słuchaj, ja Ci teraz teraz się trochę rozgadałem, oddam głos Skutki niewyspania Słuchaj, no, odporność Jeszcze w dzisiejszych czasach, gdy jest koronawirus, pandemia Warto się wysypiać, żeby... Bo narażamy tak organizm bardziej na zachorowanie. Za narażamy siebie, ale też innych, wiesz. Wokół, no. Dokładnie, więc warto się wysypiać. Spowolna reakcja, co się przydaje, nie wiem, sportowcom, czy osobom, które teraz zdają prawo jazdy, czy po prostu. No. I... Słabsze zapamiętywanie. Jest jakby osłabiać twoja umiejętność zapamiętywania rzeczy. Zapamiętywanie, ale w ogóle funkcjonowanie w kolejnym dniu. Nie masz takie coś, Iwitacja że... też wchodzi w grę, co nie? Że właśnie jesteś... słuchaj, jakby mam wrażenie, że jakby mózg wypoczywa, okej, okay, ale hmm. kiedy obudzisz się kolejnego dnia i w mózgu zamiast, zamiast już tego właśnie uczucia, że okej, okay, no przynajmniej trochę pospałem, jest dobrze, to mózg mam wrażenie jest tak przyczepiony do tego łóżka, tak metaforycznie, że jakby podświadomie cały czas o nim myślisz i jakby nie jesteś do końca skupiony, nie? Ja tak mam na przykład. Że, duży? No, no że, że szukam bardziej miejsca, gdzie mogę się zrelaksować na w ciągu dnia. Na przykład, o, przysypianie na lekcjach to jest bardzo dobry przykład, nie? Że ławka, ławka szkolna jest idealnym mm. miejscem, gdzie mogę się położyć i okay. wiesz, no. Bardzo wygodne. Tak. Polecasz! No wiesz co, właśnie nigdy nie zostałem na lekcji. Nie, no, no może, może kiedyś, może nie pamiętam nawet tego, nie? W gimnazjum zostałem. No, może może w gimnazjum, no. No ale już na przykład w liceum, no. Staram się tym bardziej nie na moich rozszerzeniach, ale no czasami to jest odruch taki bezwarunkowy praktycznie. No, po prostu Jak czuję, jest zmęczona. Że... Tak, a tego... Bo... Jesteś wyspany, to i tak... Jest mniejsza szansa, że zapamiętasz rzeczy, więc no. w sumie to lepiej i tak się wyspać, żeby chociaż to tak mam, nawet ładnie innego. to ujęte. Spowolniona szybkość reakcji, tak? Na spowolnione zapamiętywanie. Już na przykład widzę, że za, już tyle po prostu rzeczy nie zapamiętam. Mhm. Taki jaki jest sens bycia e, czujnym na tej lekcji? Dokładnie, czujny. Nie zwracasz uwagi no. na różne rzeczy. Toż się przespać i liczyć, wiesz, że potem coś zajarzysz. Dokładnie. No. Potem sobie nadrobić czy coś. No. Ty, ładnie. Dawaj. Jak spać? Jak spać skutecznie? Jak spać? Jak spać skutecznie? Słuchaj, na pewno słyszałeś o takich cyklach. Ja to praktykuję, o cyklach półtorogodzinnych. E, tak, bo to jest, to jest w ogóle związane z tymi fazami. Z fazami, fazami. tak. To, to, to nie zaraz to raz wspomnę, tak. tak. Ale właśnie te cykle półtorogodzinne i ja się staram przed każdym z jak powiedziałem, że tam jak się wykąpię i idę już spać, to ogarniam sobie budzik, co nie? Nastawiam sobie budzik i staram tam sobie, doliczam tak mniej więcej 15 minut na spanie, wcześniej na zas zasięcie, zasięcie. Żeby, wiesz, żeby to... Mm -hmm. miejsce to z głowy i sobie właśnie sobie liczę 6 godzin, 7,5, i pół, 9 zazwyczaj, coś takiego, nie? No to to, to musi być wielokrotność półtorej, nie? W sensie Pu tak, półtorej godziny. Tak, no tak się mniej więcej tak. przyjęło, takie są... To jest w ogóle ciekawe, ja dzisiaj tak czytałem artykuł jeden, że na, gdy zrobisz to kilka razy, taką czynność powielisz, to już w dalszym, w dalszym etapie nie będziesz potrzebował do tego budzika. Twój organizm sam się jakby przestawi na, ten, na twój zegar biologiczny, na warunki, które mu postawiłeś, twojemu zegarowi biologicznemu i już nie będzie potrzebował żadnego wspomagacza. To jest niesamowite uczucie, jak się tak. obudzisz, nie wiem, pięć minut przed budzikiem. Super, no. To jest tak wspaniałe uczucie, tak miałem wczoraj, bo chociaż jak sobie pomyślałem, dobra, chociaż jeden dzień tym weź sobie taki, że możesz spać bez budzika, się obudzisz. Mhm. I obudziłem się, poszedłem spać pięć minut przed północą i doliczyłem sobie tam, w sensie, myślałem tak, sobie nastawiłem na tą dziewiątą budzik, żeby te dziewięć godzin, dziewięć godzin wystarczy, że na luzie i wstałem pięć minut przed dziewiątą się obudziłem. Oh. I... Jakby poszedłem spać dalej, po ale... Pierwsze, słuchaj, ale po pierwsze jest większa satysfakcja. Tak, tak. A po drugie, czemu w ogóle takie wstawanie na budzik może być złe? Bo właśnie dźwięk budzika, on jest taki drażniący, nie? No jednak masz uczucie, że... No nie bez kozyry w sumie, no bo jednak e, masz ochotę go jak najszybciej, wiesz, Dlatego za... stopować. Dlatego nie należy swojej ulubione piosenki nastawiać na budzik. Właśnie, <laughs> właśnie, prawda. I szczególnie jeszcze spokojnej jakiejś, nie? Oh. Że zamiast kimniesz się jeszcze z <laughs> nie? Ale... E, bo wtedy podczas budzika... Jak, jak dosłownie jak ten budzik zainicjuje, to wydziela się kortyzol, hormon stresu, tak? Jeżeli ty wcześniej byłeś do siódmej, tak? Wydzielała się w twoim organizmie nieustannie melatonina, mm -hmm. to jednak taka, takie wahanie jest nagłe, jest, tak, nie, jest niezdrowe dla twojego organizmu. No. Ale dobra, no jak, jak spać? Właśnie wspomniałeś o tych, o tych kąpielach, że ciepłe właśnie, kąpiele tak osłupiają, nie? Dbanie też o te cykle, żeby, żeby, żeby też no, no w sensie no, to jest fajna praktyka, co nie? Ja mhm. Jeszcze jak sobie jakby w to uwierzysz i sobie to ustawisz, że tak jest, to no. o wiele łatwiej, co nie? Też ważne, żeby nie drzemać w ciągu dnia. Ja słyszałem, że takie drzemki 15-minutowe są, tak w środku dnia są ok. Że, ale nie za długo, bo możesz, za długo, możesz no. łatwo zaburzyć swój zegar, no, zegar biologiczny. To jest ważne, nie? Zegar no. biologiczny jest ważne. Żeby tak. też chodzić regularnie, regularnie spać o tej tak. godzinie i o tej godzinie się budzić, to o wiele bardziej ułatwia i jest większa szansa, że się wyśpisz. Czy jak ogarniesz, ile musisz spać, żeby się wyspać. dlatego mówię właśnie, żeby, żeby właśnie. Takie ty robisz. Jest kapitalne, że sobie... Badasz, właśnie tak sobie mm, robisz takie wstępne obliczenia w głowie, ile ty potrzebujesz, i potem już widzisz, jakie są efekty. Budzisz się bez budzika. To jest wspaniałe no, uczucie. Ka kapitalne <laughs> uczucie. A jeszcze kolejny taki temat, bo tu widzę, że nie mam już dużo czasu już Max mi da, dał, dał znak. Tak? No, Ma macha dał znak, tą machał, rączkę? machał, machał. No. E, jeszcze taka jedna rzecz: dieta. Dieta. Nie jeść ciężkich posiłków na noc. Tak, się ta, bo wspomnieliśmy o tej 21 to jest taka granica. No jak w sensie od 21 się tam się wytwarza melatonina, mhm. jakby na pewno masz takie uczucie, że e, w pewnym momencie wieczorem po prostu tak się czujesz, kurde, ale by poszedł spać. Jakby potem jak przetrwasz to uczucie i jakby nie zaśniesz, to potem już możesz normalnie funkcjonować, ale tam są takie godziny, że, mhm. przynajmniej ja tak mam, że są takie, jest taki okres tam wieczorem, że kurde, ale by poszedł bym spać, nie? Więc tak. pewnie ci zaczyna, zaczyna wydzielać ta Melatonina, nie? Mhm. A właśnie, jeżeli pracujesz Czasami do jedzenia... Czasami to, to ci odciąga właśnie od tego też jedzenia, nie? Bo w ogóle jest taki ciekawy fantom, -fan, no. że możesz pójść spać głodnym, a budzisz się tak, no ja... na jedzonym. Tylko właśnie najgo, najgo, najgorsze jest przetrwanie tego momentu, nie? Tak, że no tam, właśnie. wiesz, no okej, okay, wydziela się melatonina, ale teraz ta melatonina w późniejszym etapie nie waluje ten głód. To, to jest kapitalne. Nie wiem, nie? czy na to ina, ale po prostu. No właśnie. Sen, sen tak? Sen, w ogóle, w bo jest spowolniony też właśnie metabolizm, metabolizm. reakcje są wszystkie, spo, wiesz, spowolnione. I nie, masz te, też, nie... nie masz takiego zapotrzebowania też na głód właśnie, dlatego że wszystko Dokładnie. się dzieje wolno i spokojnie. Hej, nie? W sumie takie wytłumaczenie. To ma, to ma w sumie. Odpoczywa w sumie, więc nie potrzebujesz, en tyle energii, nie? No. Ale no właśnie, i też taka rada, tak na szybko powiem, zjedzmy coś z tryptofanem. Tak? Gdyż właśnie ona, gdyż tryptofan podnosi poziom serotoniny, mm -hmm. który też jest odpowiedzialny za odprężenie. I taką, takim, jakby, nie, nie posiłkiem, ale na przykład napojem mm -hmm. bogatym w tryptofan jest zielona herbata. Zielona herbata jest świetna. Ziołowa punktem. herbata, sorry, ziołowa herbata. Ziołowa, no nie wiem no. czy ziołowa, ale na pewno zielona jest bardzo fajna. Zielona też, ziołowa. A, a jeszcze jak się zje no, wieczorem? No. I wypieszcie zieloną herbatę, która jest po pierwsze w ciebie na napojem, po drugie jest herbatą, no. a po trzecie herbata, że zielona świetnie działa, jakby pomaga w trawieniu. Więc możesz jakby... Więc cały dzień, wiesz, już, już jadłeś kilka tam posiłków, zakończysz to wszystko dobrym trawieniem tak. i wtedy jest idealny moment, żeby twój reań, e, organizm obniżył jakby... Odpoczął i tak. się wys... Dobra, ale polecam. polecam. To jest tak, tak mądrze skonstruowane. No, Tymek, jak że tak pokrótce, Ostatni Dawaj. temat do sobie poruszmy. Dawaj. Fazy. Fazy snu. Fazy snu. No jest faza NREM i REM, to jest od Non-Rapid... Y... Non-Rapid Eye Movement. Eye Movement mm -hmm. i Rapid Eye Movement. Tak jest. I to jest od ruchu wolnogałkowego i ruchu szybkogałkowego? Tak, NREM to jest ten wolno wolnogałkowy. Tak, tak. Sen głęboki. Tak. Nie, czyli jakby bardziej nastawiony właśnie. Tak mam wrażenie tak w 100% na odpoczynek. Nie? W ogóle wiedziałeś, że podczas swojego snu gałki oczna się ruszają? Nie. ja w sobie też Nie, kiedy wyczytałem, że ten rapid eye movement faza no. REM właśnie się charakteryzuje szybkimi ruchami gałek ocznych pod powieką. No. Ja sobie próbowałem, to, próbowałem. sobie to wyobrazić, czekaj. Tak. Ja serio, jak sobie to wyobrażam, to miałem wrażenie, że jestem jakimś wewnętrznym psychopatą. Nie? Że ja w momencie, gdy odpoczywam, to normalnie mój organizm sam funkcjonuje. To jest. No, no ale, szalone. No, y, no to, y, to faza REM, tam trwa około 15 minut średnio. I tak. to jest ale roku... to są te cykle półtorej godzinne. Tak, faza właśnie... NREM od 80 do 100 Tak. REM 15 Dokładnie. minut, tak. I to jest cały cykle. I REM N to jest właśnie ten moment, kiedy najlepiej jest się wybudzić. Wybudzić, tak, bo masz, masz tak. szybki. Te... I wtedy się śni w ogóle. Mhm. Zauważyłeś, i wiem, ja tak o przemyślałem i że sny zazwyczaj nie są długie. W sensie Prawda? Nie, jakby, ja tak sobie wspomnieć... Nie ma takiej długiej, złożonej historii, nie? To jest taka krótka. Czasami się zdarzają takie trochę też. To no, tak, to tak. E, bardziej wymyślne, ale... No. No, ale zazwyczaj są krótkie. Ważnie krótkie, no. W ogóle też taka, jeszcze taki ostatni fakt. Im dłużej śpimy, tym bardziej, tym bardziej jakby zmienia się długość tych faz. Że jeżeli wydłużamy sen, bo chcemy więcej pospać w niedzielę, to obniża nam się czas fazy NREm i zwiększa REM. I wtedy, i wtedy po pierwsze, no jest większe pra prawdopodobieństwo, że się wybudzimy i więcej śnimy. I więc, więc jeżeli chce mieć bardziej złożone historie, to. Dużej, dużej, dużej śmimy, no. Dobra, no, no zjemy. Jeszcze, jeszcze chciałbym Ci sprzedać tipa Dawaj. i widzom. Chciałbym... Tylko no. Słuchaj. Jak, jakby, jak, się, jak znaleźć tą swoją ilość snu, której potrzebujemy? Dawaj. Słuchaj. Pójdź spać, No, jest wieczór. Idę jakby. Chcę, zaczyna ci się robić sennie, i mówisz, dobra, idę spać. Kładziesz hmm. się spać, ci się zrobi sennie. I. Wstajesz bez budzika i masz okres ten z, powiedzmy, nie wiem, kilku godzin powiedzmy że 8 na przykład potrzebujesz 8 godzin po 8 godzinach wstałeś, jesteś wypoczęty i No tak tyle dalej. potrzebujemy w naszym wieku nie? Tak, godzin, nas, tak mniej no, nas, dokładnie ale że 8 godzin sobie pospałeś i bez budzika się obudziłeś mnożysz ten trza, jakby zmieniasz na minuty mhm. i dzielisz przez 5 czyli na te, te okresy powiedzmy Tak bo to w czasie sensie są pięć cyklów faz No powiedz fazy, tak tak więcej, no. i dzielisz na 5 i wtedy ma, masz y, ta liczba, to jest czas, jakby, który ci zajmuje ten dla ciebie jeden okres. Mm -hmm. Czyli wtedy jakby wiesz, ile powinieneś spać, ile zajmuje ci tak. jeden okres. I Bo wtedy wiesz, możesz sobie mnożyć. No. Jak jest to półtora godziny, to każdy to jest bardzo... Um, Umowne to jest takie, nie? Tak, Bo bardzo, to będzie... bardzo osobiste, jakby tak, tak naprawdę, ile potrzebujesz snu, ile zajmuje ci ten cały cykl. Więc... Właśnie chcę sobie przez pięć, potem masz ten czas, ile zajmuje ten cykl, co ci potem może bardzo łatwiej się tip, bardzo obliczenia. Tip, naprawdę. No. Mamy nadzieję, że wam pomoże i tak. dziękujemy za uwagę. No pewnie. Dziękuję, no. Tymek, Dzięki. Dobra gadka. Prawda.